Mogę wspomnieć o zdjęciu, które ostatnio dodałeś sprzed 7 lat. Czy ty byłeś zaskoczonym tym dotarciem do tak dużej ilości osób? Spodziewałem się, że to zdjęcie będzie budziło większe zainteresowanie niż pozostałe, ale w momencie, kiedy wstawiłem i zobaczyłem ilość lajków, komentarzy, a później statystyk dotarcia, po prostu no nie mogłem w to uwierzyć i chyba największą motywacją dla mnie były komentarze i wiadomości, jakie otrzymywałem od ludzi, którzy powiedzieli, że im zwyczajnie pomogłem. Bo sami nie wierzyli w siebie, ale widząc to zdjęcie stwierdzili, że wszystko jest możliwe, że też mogą się zmienić i tak naprawdę chyba nie zdawałem sobie, jaki zasięg osiągnęło to zdjęcie, bo w cyfrach jest to już grubo ponad 3,5 miliona, jeden post, a poza tym ludzie na ulicy zaczepiają mnie i to pan jest tym facetem w garniturach, co wystawił ostatnio na Facebooku? Ja mówię, tak, to ja, więc nie kojarzą mnie tylko z tego, że jestem misterem Polski czy jurorem w programie Supermodelka Plus Size, ale też od gościa, który wstawił mega motywujący post na Facebooku. Ze zmiany zewnętrznej jest to 7 lat, a wewnętrznie u ciebie też się dużo zmieniło? Oj tak. Ostatnie 3 lata przede wszystkim to dla mnie ogromna zmiana. Poznałem zupełnie inny świat, podróżowałem, poznawałem inne kultury. Mój światopogląd zupełnie się zmienił, więc to jest ogromny przeskok. Po prostu chciałem ubrać garnitur na wesele brata, bo gdzieś tam chwyciłem w szafie i nie patrzyłem, czy jest za duży, za mały. Jakoś nie zwracało się na to uwagi. Czy to zdjęcie jest dobrym przykładem dla uczestniczek programu Modelka Super Size? Uważam, że tak, bo tutaj nie chodzi o to, czy byłem chudszy o 20 kg. Po prostu nie miałem wiary w siebie. Musiałem przezwyciężyć swoje słabości, nabrać pewności siebie, przezwyciężyć chorobę i przejść tą całą drogę do celu, jaki sobie zamierzyłem.